creep while you and me repeat. This bittersweet heat is suffocating. I'm waiting and always hesitating. Kryptonite desires set my heart afire. Heart on fire. Set my heart afire.
man with a gray beard, a pipe between my fucking teeth. I don't know where life has gone. Watch my grandchildren playing football on the fields where I saw them growing up. Well, lost, lost enough. And you ask where the good times been. I asked you where the good times been. Widoki. Super, wszystko fajnie wygląda. No, do rozjazdu można powiedzieć przed całym jeziorem jechał samego Zakopanego taki kolega fajny Łukasz. Pozdrawiam. Że
minęliśmy Kościół, gdzie była kręcona słynna scena Janosika, jak brał ślub. Kościół jest w dolinie, żeby powiedzieć na nizinie, a wychodził w górę. Więc dobra, jedziemy dalej. Podjazd za 50 metrów. Okej. Nie wiem, czy to widać, ale Garmin mówi, że właśnie będę podjeżdżał prawie 500 metrów do góry. Na razie jest 3% nachylenia. Stał mi... poziom wzniosły 90 metrów. Do końca kilometr. Zaczynamy. Climbing, kurczę. 23 kg bagażu. Napij się wodę. Ruchujemy. Po drodze sklep Niedzicy. Uzupełnienie wody. Jedziemy.
to największy podjazd i najdłuższy zjazd. Znaczy zjeżdżam ciągle, ale w sumie to jest taki najdłuższy stromy zjazd zaliczony. Jeszcze jedna mała zmarszczka trafiła. Udało mi się, wydało. Ale było to fajnie. Jutro ma niby coś przestać lać. Lało całą noc. Z torgami. Teraz cały dzień. No cóż. Do zobaczenia. Takie widoczki. Cześć. No jestem tutaj w takim fajnym miejscu. Za mną jest... O, tak może pokażę. Zamek w Czersztynie i Zapora. No cóż, no niestety jutro muszę zakończyć wycieczkę w Nowym Sączu. No niestety, bo pokomplikowały się sprawy troszkę zawodowe. Jak wiecie, pandemia w kraju niestety nie odpuszcza. Co pewnie teraz niektórzy z was mają uśmiech na twarzy, jaka pandemia. No ale niestety jest jak jest. Jest jak jest i trzeba z tym jakoś żyć. Muszę kończyć jutro, wracać szybko do Wrocławia, bo okazało się, że są jakieś aktywne przypadki. No i ściągają wszystkich niestety. No, niestety jakoś nie mam szczęścia w ogóle do wypraw. Jak nad morzem też. Wcześniej, tak teraz. A co? Wczoraj była, no to już startowałem z Zakopanego. Przez jezioro Czersztyńskie. Jestem teraz z Romotnym Niżnym. Jutro mnie czeka wycieczka do Nowego Sącza. Sromotne Wyżne. A może nawet, o, pokażę, kurczę, tam się będzie ciągło hen do góry, bo nie wiem czy będę jechał tutaj już Wolodunajcem. Zobaczymy, o której wyjadę. Może kawałek ścieżki pewnie będzie Wolodunajcem, ale niestety. Trzeba się będzie znaleźć szybko w Nowym Sączu na dworcu. Wyjeżdżam z Polany Sosny,
bardzo fajny nocleg na wczoraj, kurczę, niestety popadało. Jadę do Nowego Sącza. Zobaczymy. Zaraz wróć, bo tu mi się coś, jakiś kurs chyba przerwi nawigację, mam ustawione troszkę inną. Ok. Do Nowego Sącza. O godzinie 12 mam pociąg, więc trzeba się będzie spieszyć. Jest w tej chwili 6:07. Można powiedzieć, że praktycznie planowy wyjazd. Także do zobaczenia w trasie. Jeszcze nic nie widać, mgły nad jeziorem Sarmowskim i Czersztynem. My w tę mgłę będziemy wyjeżdżać. Zaczynamy pierwszy podjazd dzisiejszy. Tak, jakieś serpentynki. A potem ma być niby tylko z górki. Także będziemy mieć. Jedziemy. Wylot do nas prowadzi dołem. I niestety, ale dłużej by mi zeszło. Tam będzie kawałek odcinka też kawałkiem wylot Dunajcem. No ale trzeba się wspinać tutaj i jak najkrótszą drogą do Nowego Sącza. Hej. Nic nie widać, nic nie słychać, tylko mgła i nic więcej. Jeden tir, za mną drugi. I jak ja nienawidzę takiej drogi. Uwaga, zabrać koryty za nie. Rościenko nad Dunajcem. Takie widoczki, u góry chmury. Przejechane 13 km, kurde, 40 minut. Strasznie się ciągła ta droga. Ale dobra. No, jeszcze 37 km. Do Nowego Sącza. Tak wskazuje tablica. A jak dobrze pójdzie, to będę miał spory zapas czasu w Nowym Sączu. To dla mnie dobrze wróży. Widoki, widoki. Woda rybą pachnie. Nawigacja chciała, żebym skręcił na jakiś most. No tam chyba jest ta ścieżka do Stojenwelu Dunajec. Ale to trochę bez sensu, bo za 2-3 km znowu bym wracał z powrotem na tą samą drogę. Może nawet
nawet ten most jest przede mną. Także bułeczka i jedziemy dalej. A w sumie jakbym jechał Velo Dunajcem, to zrobiłbym, można powiedzieć, pierwszą zagraniczną wycieczkę, bo szlak zjeżdżał w kierunku Słowacji kawałek. Pojedzie tir za mną. Albo ciężarówka większa. Szlak skręcał w kierunku Słowacji kawałek. Zresztą tam, gdzie spałem, też było blisko granicy. Z 2,5 km do granicy ze Słowacją. Niestety. Ale za rok, za ładna ścieżka, żeby to tak porzucić tylko po tym jednym dniu, bo tak naprawdę drugiego dnia dzisiaj nie jadę po żadnym szlaku. Ja się staram dotrzeć jak najszybciej do dworca w Nowym Sączu. 26 prawie już kilometr. Do połowa drogi. Mamy godzinę 7:26. Według stoperka jadę, a w ruchu jestem godzinę 20. A gdzie jadłem dopiero, ty? I zażarłem więcej niż 400 kalorii. Droga, no co, nie licząc jakichś drobnych zmarszczek, ale praktycznie jest z górki. Super się jedzie. Ciśnie się fajnie. Muszę powiedzieć, praktycznie też ciągle wzdłuż Dunajca. Idzie droga do Jajec. Dunajca praktycznie idzie droga. Także nieźle. Trochę może pod wiaterek jest. A kurde, mewy latają, ty. Pod wiaterek troszkę jest. Tam jakiś ładny kościółek. Zaraz się napijemy, tylko niech nas to wyprzedzi. Jeszcze tir za nami. Widoków, nie wiem, czy mi pamięci starczy, kurczę, na garcie. Cokolwiek się z tego nagra. Dobra, tam skręca, my jedziemy prosto. Dobra. Miałem teraz znak Nowy Sącz. A nawet dwa takie znaki. Jeden mówi 3 dychy, drugi mówi 22. Który mówi prawdę? Obstawiam ten 3 dychy. To jest 28 km. Więc myślę, że za 30 pewnie jeszcze trzeba będzie zrobić. A mogę. Sayonara. No, ale jednak w sumie chyba kawałek też Dunajcem Velo pojedziemy. Uszku. Kawałek Velo Dunajcem się pojedzie.
tylko mam w sumie jeszcze 16 km do Nowego Sącza. Dobry czas, jest godzina 8.03. Więc będę tam jakieś 9, bo nie, około 10. 2 godziny 8, 40, prawie 5 km. Nowy Sącz już blisko, jeszcze Stary Sącz. Będziemy czekali, a może złapię coś szybciej do Krakowa. Chociaż zobaczymy. Dziesiąty kilometr po 2 godzinach 28 minutach. Takie jazda 30. 2 godzinach i 30 minutach. Skręć w lewo. Ogólnie, bo jest godzina 8.37, wyjechałem 6.07. Prowadzi takimi śmiesznymi drogami. Jedziemy na... Za 50 metrów. Nowy Sącz. Hop, hop. Zjedź z roga. Hop, hop, hop. Czy Nowy Sącz? Nawet szybko ten punkt się udało osiągnąć. Tak bym pewnie wjechał tym wielodunajtem. Tak ciągle. No to myślę, i wykonywał założony plan dzisiejszy Tarnów. To może bym dzisiaj do tego Tarnowa dojechał. No ale... Mus to mus, trzeba wracać.